Hej kochani, z tej strony Shetty i tak mnie coś natknęło, żeby nagrać pewien filmik, aczkolwiek nie wiem co mi z tego wyjdzie, bo mam ostatnio tyle na głowie, że jakoś tak mam trochę chaos, jeżeli chodzi o nagrywanie tego filmiku, ale chciałam wam dzisiaj opowiedzieć co nieco o szkolnych lekturach. Idea tego filmiku wzięła się stąd, że po prostu no niedawno odbyły się matury i tak się składa, że akurat w tym dniu przechodziłam obok mojego liceum, dawne czasy, bardzo dawne czasy, kiedy to było, matura i te sprawy. Przechodziłam obok mojego liceum, zobaczyłam tych wszystkich ludzi i mówię, Boże, a może tak bym nagrała filmik o tym, czy lubiłam w ogóle czytać szkolne lektury. I tutaj być może się zdziwicie, bo wiecie, że ja uwielbiam czytać, wiecie, że czytam po prostu ogrom książek, że czytam szybko, dużo i w ogóle. Natomiast jeżeli chodzi o szkolne lektury, to ja nie lubiłam ich czytać. Nie wiem, czy wynikało to z buntowniczej postawy, że nie będę czytać tego, co mi każą czytać, czy z tego motywu, że zawsze słyszałam, że moja interpretacja jest błędna, co jakby dla mnie jest samo w sobie absurdem, bo interpretacja nie może być błędna. Natomiast no, nie przepadałam za lekturami szkolnymi, aczkolwiek zdarzały się takie, które naprawdę mocno mi się spodobały i które właściwie do dnia dzisiejszego są jakby takimi bardzo ważnymi książkami w moim życiu. I wypisałam je sobie na kartkę takich książek, właściwie nawet nie książek, mam 9, bo zacznę od pierwszego punktu, w którym pojawia się hasło starożytność. Ja byłam człowiekiem, który uwielbiał omawianie tej epoki zarówno na lekcjach historii, jak i na lekcjach języka polskiego. Uwielbiałam starożytność, a co za tym idzie, no choć hit nie chcesz. A co za tym idzie, lubiłam wszystkie właściwie utwory, które się tam pojawiały. Poczynając od mitologii, którą kocham całym serduszkiem. Mam teraz, kupiłam sobie nie wiem, takie wielkie opracowanie mitów greckich, gdzie na przykład dużo osób u mnie w moim otoczeniu nie znosiło po prostu mitologii i opracowania jej. Tak, ja mitologię kocham całym sercem, do tej pory uwielbiam, kocham motyw mitologii, czy to greckiej, czy egipskiej, czy w ogóle, więc dla mnie to było coś naprawdę przyjemnego. Ale wiecie, nawet te wszystkie książki typu Antygona, czy Król Edyp, mnie to się podobało, lubiłam ten klimat, lubiłam to czytać i nawet na maturze ustnej z języka polskiego odnosiłam się właśnie do Króla Edypa, pamiętam. W ogóle było mi bardzo ciężko znaleźć literaturę do mojej matury, bo ja koniecznie miałam tam mnóstwo, wiecie, miałam mnóstwo tak naprawdę tytułów różnych, ale nie było tam żadnej lektury, no ale był obowiązek, że jakaś się musi znaleźć, no więc padło na Króla Edypa. Więc generalnie cały ten okres tej starożytności był dla mnie jak najbardziej takim czymś, co lubiłam i zawsze chciałam z tego odpowiadać i to było super wow. No i potem już nie było tak kolorowo, aczkolwiek mam kilka utworów, które do dnia dzisiejszego pamiętam. Jednym z nich jest na przykład Balladyna, którą znam po prostu w całości na pamięć. I teraz uwaga, jak mówiłam o lekturach, to pewnie wszyscy kojarzyli tylko książki, książki. Nie, ja będę też mówić o po prostu takich utworach literackich, które były omawiane w szkole. Balladyna chyba była w podstawówce, jak dobrze pamiętam. Ale Balladynę pamiętam słowo w słowo na pamięć do dnia dzisiejszego. Pamiętam nawet, chyba się uczyliśmy na pamięć i zdawaliśmy. I do dnia dzisiejszego kocham Balladynę, kocham ten utwór, kocham tę historię. Ma w sobie coś takiego magicznego, takiego wow. Więc Balladyna była dla mnie super. Podobnie jak taki utwór, którego też się pamiętam, uczyliśmy na pamięć, jak Pani Twardowska. I tutaj nie pamiętam całości, bo tam ta karczma Rzym się nazywa, chwale, a coś tam, Aresz na Waszeci. Nie wiem, też kiedyś miałam na pamięć, natomiast no nie aż tak jak Balladyna, ale Pani Twardowska, pamiętam, była fajna, klimatyczna, taka zabawna i to jest też taki utwór, który gdzieś tam w mojej głowie siedzi, że pamiętam, że to było fajne w tym języku polskim, bo generalnie ja nie lubiłam języka polskiego. Ja jestem umysłem typowo ścisłym, ja uwielbiam nauki przyrodnicze, nauki biologiczne, lubię matmę, lubię fizykę, nawet chemię, no biologia to wiadomo, kocham całym sercem, ale jeżeli chodziło o te wszystkie nauki humanistyczne, typu na przykład, nie wiem, WOS, język polski, och, dla mnie to było trauma. Znaczy ja zawsze miałam dobre oceny z tych przedmiotów tak czy siak, bo ja generalnie miałam dobre oceny ze wszystkiego. Jeżeli chodzi o historię, to w sumie nawet lubiłam, bo tam jeszcze w historii się przebijało dużo innych elementów. WOK, wiedza o kulturze nawet lubiłam, nawet się łaciny uczyłam, to jeszcze było spoko, ale generalnie jestem umysłem ścisłym. No i właściwie tutaj teraz tak myślę, w którą iść stronę, bo jak dobrze pamiętam, Balladyna i Pani Twardowska były w szkole podstawowej, gdzieś tam jeszcze w gimnazjum ja szłam tym systemem, więc może pójdę tak właśnie po kolei, tylko żebym się nie zagubiła, mam swoją magiczną listę. Tak naprawdę większość tych książek chyba była w podstawówce i w gimnazjum, jak mi się wydaje.
No i były tam takie książki, była taka książka, nie wiem czy pamiętacie, Tajemniczy Ogród. Pamiętam, że to była taka straszna, traumatyczna historia, bo ja tej książki nie przeczytałam, a wiedziałam, że będziemy omawiać, a miałam chyba w 5 klasie to było taką surową polonistkę i ja nie chciałam jej podpaść. I Jezu, ja się rozpłakałam, bo nie miałam tej książki, była niedziela i jej nigdzie nie było, a ja ją potrzebowałam mieć przeczytaną na poniedziałek i była trauma w domu i z tej ziemi. I ją pożyczyła mi przyjaciółka i ją po prostu przeczytałam w jeden wieczór, tak? Już jak w 5 klasie podstawówki miałam takiego schiza, że czytałam książki w jeden wieczór. I Tajemniczy Ogród był bardzo przyjemną historią, właściwie to chętnie bym sobie nawet to odświeżyła, podobnie jak Ani z Zielonego Wzgórza, która chyba też była lekturą, jak dobrze pamiętam. Właśnie problem polega na tym, że trochę już się zmienił ten system i ja nie wszystko jest na pewno takie, jak było, kiedy ja jeszcze chodziłam do tej szkoły, ale Ani z Zielonego Wzgórza i Tajemniczy Ogród to na pewno były lektury i obydwie mi się bardzo podobały, jeżeli chodzi o tamte czasy. Natomiast jak jesteśmy przy klasie 5, to pamiętam, że straszną traumą była dla mnie książka Przygody Robinsona Crusoe? Chyba Przygody. Och, tak, Robinson Crusoe było dla mnie strasznie ciężką rzeczą. Strasznie ciężko mi się to wtedy, pamiętam, czytało. Nie chciało mi się tego czytać. Mama mi to czytała, jak zasypiałam i wierzcie mi, idealna do poduszki była, naprawdę. I generalnie ja w tej 5 klasie miałam taką polonistkę, która nas odpytywała z całej fabuły, czyli po prostu cała klasa po kolei wstawała i opowiadała fragment danej książki. I ja się wręcz modliłam, żeby nie być odpytywaną, ale zrobiłam to inaczej. Zgłosiłam się do odpowiedzi jako pierwsza, bo nikt nie chciał. I opowiadałam ten wstęp, który umiałam i modliłam się, żeby mnie polonistka zatrzymała na momencie, kiedy on się znajduje już na tej wyspie. W tym momencie mi przerwała, dostałam 5, dziękuję bardzo. Zapomniałam o traumatycznym przeżyciu, jakim były dla mnie przygody Robinsona Crusoe. Całe szczęście. W podstawówce albo gimnazjum, nieważne, załóżmy, w tym okresie, pamiętam, była jeszcze taka jedna książka, którą dużo osób bardzo negowało. Bardzo dużo osób było niezadowolonych, że trzeba ją czytać, że jest nudna, flaki z olejem, opis baobabu na 5 stron. W pustyni i w puszczy. Natomiast mnie się W pustyni i w puszczy bardzo podobało. To była fajna książka. I film był fajny. I to wszystko było takie urocze, takie ciepłe. I motyw właśnie tych wszystkich opisów przyrody, mnie to się podobało. Więc generalnie W pustyni i w puszczy też jest taką historią, którą chętnie bym sobie kiedyś odświeżyła. I jak jesteśmy przy takich historiach, które właśnie gdzieś tam zalęgły się w mojej głowie, jeżeli chodzi o ten okres do gimnazjum, i w gimnazjum, przed liceum w każdym razie, to pojawia się oczywiście Mały Książę. No i jakby inaczej, jak nie Mały Książę, za którego dostałam 6 na koniec gimnazjum z języka polskiego, bo byłam tak zachwycona tą książką jako jedyna w całej klasie. Tak byłam zachwycona przedstawieniem teatralnym, na które nas zabrała polonistka, że po prostu urzekło to wręcz moją polonistkę, że ja jestem tak zachwycona i dostałam 6, co było absurdem, bo wszystkie prace domowe odrabiała mi przyjaciółka. Ja nam robiłam matmę, biologię, chemię, fizykę. Właściwie to byłam chyba stratna, bo ja nam odrabiałam kilka przedmiotów, a ona jeden. No ale nieważne, większość jednak ona ogarniała polskiego. Jej mama nam gotowała, albo moja, ja robiłam przedmioty ścisłe. To się nazywa po prostu dobra współpraca. Monika, pozdrawiam. I tak, jeżeli chodzi o ten okres przedlicealny, to chyba było to, aczkolwiek nie jestem pewna. W każdym razie teraz przejdę do częściowo takich lektur, które totalnie nie chciałam nawet czytać i poprzestałam po 2 stronach. I tutaj zaraz polecą hejty, dramy i w ogóle, bo niestety były to takie książki jak Potop, Krzyżacy, i w ogóle te wszystkie takie klimaty. No nie, mnie to po prostu, och, w ogóle się nie podobało. Było to dla mnie męczące, nie przeczytałam, czytałam bardziej opracowania, mimo że teoretycznie wiem, że wypadałoby. Ale nie mogłam się przemóc, naprawdę. Ja, och, nie. Do tej pory chyba bym się nie przemogła. Jak tak sobie patrzę, to generalnie ja miałam taki duży problem też z okresem pozytywizmu. Z okresem pozytywizmu ja bardzo nie lubiłam tego przejścia z romantyzmu do pozytywizmu. Generalnie romantyzm jako taki lubiłam, chociaż bardziej lubiłam ten romantyzm w wydaniu zagranicznym. I tak na przykład mogę powiedzieć o lekturze, która wbrew pozorom też mi się podobała i były to Cierpienia młodego Wertera. Natomiast nie podobało mi się już to ujęcie romantyzmu w Polsce, że on kocha kobietę, ale jednak bardziej kocha ojczyznę. Nie. To jakoś mi tam nie stykało wszystko. I generalnie ciekawa sprawa była taka, że na przełomie romantyzmu i pozytywizmu stała gdzieś Lalka Bolesława Prusa. Ja tej książki nie chciałam czytać, aczkolwiek, co ciekawe, po omówieniu jej na zajęciach w liceum stwierdziłam, że kurde, to mogła być dobra książka. No i od tamtej pory, czyli minęło już jakieś 10 lat, chodzi to za mną, żeby w końcu tą Lalkę przeczytać.
jakoś nie miałam jeszcze do tego okazji, może teraz ten filmik, jak sobie tak o tym przypominam dosyć intensywnie, może mnie to zmobilizuje, żeby przeczytać lalkę. Natomiast na przykład przeczytałam, słuchajcie, Pana Tadeusza, całego Pana Tadeusza. I to nie tylko dlatego, że musieliśmy się użyć inwokacji na pamięć, my się musieliśmy też uczyć na przykład wybranego fragmentu. Pamiętam, uczyłam się opisu dwóch stawów, zaiste okolica była malownicza. Ale to tyle, co pamiętam. Natomiast no, Pan Tadeusz w sumie nie był zły, aczkolwiek też nie była to historia, która by mnie chwyciła za serce. I wiecie, co tak dziwnie brzmi mówić o takich lekturach, takich książkach ponadczasowych, że to było słabe. No, ale dobrze wiemy, że te lektury czasami są po prostu ciężkie w odbiorze i generalnie chciałoby się czytać coś innego, a nie to. I próbuję sobie uzmysłowić, czy powiedziałam już o wszystkim. Zostały mi tak naprawdę chyba trzy już stricte książki, nie, dwie książki stricte i jeden autor tak naprawdę, bo jego utworów było trochę więcej. Zacznę może od książek i jest to Mistrz i Małgorzata, co było cudowne w ogóle i wydaje mi się, że to było omawiane akurat w liceum na rozszerzeniu, aczkolwiek my mieliśmy taką polonistkę w liceum, która gdzieś nam tam wrzucała rzeczy z rozszerzenia, po prostu tak w ramach, no czemu nie? Więc Mistrz i Małgorzata to jest lektura, którą kocham całym sercem, uwielbiam tę historię do dzisiaj, mam takie piękne wydanie z czarnym kotem na okładce. Uwielbiam, uwielbiam, uwielbiam całym sercem, uwielbiam Mistrza i Małgorzatę, to jest historia, do której prawdopodobnie będę zawsze wracać. I też że właściwie mam tyle książek na swojej liście, które chciałam sobie gdzieś tam kiedyś odświeżyć i je przeczytać na nowo. No, że pojawia się znowu ten motyw tego, że wiecznie brakuje mi czasu, ale Mistrz i Małgorzata to jest po prostu sztosik. Uwielbiam. Podobnie jak uwielbiam właśnie Fausta. Faust był przegenialny i bardzo żałuję, że nie mam na półce żadnego ładnego wydania Fausta. Tak jak na przykład wiecie, była też Decameron i tak dalej. Decameron też w sumie był lekturą, też mi się podobał. Gdzieś mam na półce i też bym sobie chętnie to wszystko odświeżyła. Ładne wydanie Fausta bym koniecznie chciała znaleźć, a wszystkie są, wiecie, w tym takim wydaniu lektura, 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 a bym chciała takie ładne, takie no, takie no... Nie wiem, jak gdzieś, słuchajcie, widzieliście jakieś ładne wydanie Fausta, to dajcie znać w komentarzu. Może to jest to, o co mi chodzi. Ale tak, Faust i Mistrz i Małgorzata to są takie, chyba jedne z moich naprawdę takich naj lektur. No i na sam koniec zostawiłam sobie autora, którego kocham całym sercem, co wielu ludzi po prostu szokuje. Bo gdy słyszą, że ja lubię książki raczej w stylu, nie wiem, Mario Puzo, Graham Masterton, generalnie mocna fantastyka, kryminały, makabra, flaki, rozlew krwi i mówię, że kocham Williama Szekspira, to patrzą na mnie dziwnie. Bardzo dziwnie na mnie patrzą, jak mówię, że kocham Williama Szekspira, ale naprawdę uwielbiam utwory jego, to jest i sonety, i w ogóle wszystkie praktycznie książki. No, coś cudownego i wbrew pozorom to wcale nie Romeo i Julia jest moim ulubionym historią, tak jak wszyscy, że o Romeo i Julia, Romeo i Julia. Słuchajcie, Romeo i Julia to wcale nie jest jakaś super historia miłosna. Ich romans rozegrał się pomiędzy napalonym 17-latkiem, który miał burzę hormonalną, naiwną 13-latką, trwał 3 dni i skończył się śmiercią 6 ludzi. Co w tym jest romantycznego? Dlaczego ludzie mówią, że pragną miłości takie jak Romeo i Julia? No nie, jasne, padają tam piękne słowa i w ogóle to jest taki, o, no ale myślę, że to dobrze podsumowałam i nie ma w tym przesady, tak było. Moją ulubioną tak naprawdę historią jest Sen nocletniej. Sen nocletniej ma taki nieziemski klimat, że wow. Zresztą bardzo lubiłam też Hamleta, Otella, Macbetha, Macbeth był w liceum, tak, Macbeth był w liceum. I tutaj była bardzo fajna ekranizacja z Fassbenderem Macbetha, która na przykład mojej siostrze się bardzo nie podobała, a ja uważam, że ten film był naprawdę bardzo fajnie zrobiony w sposób oryginalny, mroczny, konkretny i dobrze odzwierciedlał całą historię Macbetha, więc wow, jestem jak najbardziej zadowolona. Myślę, że kojarzycie być może tą ekranizację, jak nie, to słuchajcie, warto się z nią zapoznać. No i co ciekawe, lubiłam też ten okres wojenny w miarę, bo ja generalnie lubiłam czytać książki o tych eksperymentach wszystkich medycznych w Auschwitz, natomiast no nie było tego jakoś specjalnie tam dużo, bardziej nadrabiam to właściwie, no może nie teraz, bo od kilku lat to trwa, że sobie sięgam po tego typu literaturę obozową, czy reportaże i dokumenty. No wtedy to wiecie, było głównie nie medaliony, jeżeli chodzi o liceum. I to też była właśnie taka książka, która się wielu osobom nie podobała, a ja byłam na tak. I to jest taka właściwie kwintesencja, słuchajcie, tego filmu, że ja lubiłam te lektury, które wszystkich męczyły, dla wszystkich były trudne, ciężkie do przebrnięcia,
A ja oczywiście na opak, ja byłam nimi po prostu zachwycona i super, że udało mi się je przeczytać. No i wbrew pozorom wychodzi na to, że wcale nie było tak źle u mnie z tym czytaniem tych lektur. Aczkolwiek no wiem, że w liceum za dużo to tam nie przeczytałam. Nie przeczytałam Granicy ludzi bezdomnych, a Granicę chyba miałam nawet na maturze pisemnej. Nie przeczytałam Tanga. No wiele rzeczy nie przeczytałam tak naprawdę. Wystarczały mi tak naprawdę wtedy opracowania, bo dało się to wszystko stricte... No wiecie, ja miałam tą zaletę, że ja nie byłam pytana praktycznie. O ile na początku pierwszej klasy gdzieś tam mnie nauczyciele odpytywali i wyrobiłam sobie opinię kujona, tak, ja potem miałam do końca liceum spokój, więc nawet nie musiałam tego czytać, ale jakby chociaż czułam się w obowiązku przeczytania większego, lepszego opracowania albo chociaż fragmentów danej lektury, żeby mieć blade pojęcie, o czym mówimy, a nie, że siedzę jak ten kołek i hello, nie wiem. Ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o lektury. Słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, które lektury was urzekły, które są waszymi ulubionymi, a które po prostu nie mogliście zdzierżyć, tak jak ja wymieniłam niektóre tytuły. Dzięki za oglądanie, na razie i do następnego.